Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Abraham, który był bardzo dobry w zdobywaniu nowych przyjaciół, bo był na ludzi otwarty, zapraszał, widzi te trzy ludzkie postacie, od razu ich zaprasza, mówi: nie jestem godzien, nie omijajcie mnie, przyniosę trochę wody, obmyjcie sobie nogi, odpocznijcie pod drzewem, dam wam coś do jedzenia. Kochani, przyjaźń. Jaki to jest piękny, głęboki temat. Zacznijmy od takiej przyjaźni międzyludzkiej. Potrzebujemy przyjaciół. Potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają. Jak to jest istotne, żeby takich ludzi mieć. Więc pierwsze pytanie dla nas, co robimy, żeby tych przyjaciół mieć? Jaki mamy wpływ na innych ludzi? Czy jak ktoś nas spotyka, to czy wychodzi z podniesionym sercem? Czy go wspieramy? Czy można powiedzieć, że raczej zniechęcamy? Czy dodajemy mu sił? Czy te siły odbieramy? Przyjaciele, przyjaciel to ktoś, komu możemy zaufać i kto będzie przy nas, będzie nas ochraniał. Jest tym, można powiedzieć, jednym z tej naszej grupy. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi, a dzieciaki to same przeżywają? Jak potrzebujemy być otoczeni innymi ludźmi. Jak się grało w piłkę na boisku, chciałem grać w piłkę. Jak byli starsi, trochę się bałem, ale też chciałem, bo mi imponowali. Więc próbowałem, żeby grać lepiej. Najpierw na bramce, ale żeby z nimi być. Tak samo dziewczynki. Też ta przyjaźń z dzieciństwa, która sprawia, że dojrzewamy jako ludzie. Czasami mamy nierealne oczekiwania wobec naszych przyjaciół, że będą doskonali absolutnie we wszystkim, że zawsze będą idealni, zawsze odpowiedzą na nasze potrzeby, zawsze nas wysłuchają i nigdy nie zrobią nic, co zobaczymy jako niewłaściwe czy złe. Ale wiemy, że nie ma takich ludzi. Musimy też w tej naszej przyjaźni
ludziom wybaczać. To byłoby nierealne myśleć, że będą doskonali, zupełnie doskonali jak Bóg. Ale gdy jesteśmy pod ścianą, to będą przy nas. Tak się złożyło, że wiele lat spędziłem na studiach za granicą w Anglii i czasami, kiedy wracałem, to była taka starsza siostra zakonna, która prowadziła ten dom, gdzie mieszkałem. I czasami coś mi nie wyszło, ona to rozpoznawała, bo myśmy się poznali dosłownie przez te 7 lat, jak znaliśmy się jak starzy przyjaciele właśnie. Ona by mogła być moją babcią, ale doskonale wiedziała, czy miałem dobry, czy zły dzień. Pamiętam, ona zawsze mówiła, ale zobacz, ilu masz dobrych przyjaciół, jak z wieloma ludźmi się tutaj zaprzyjaźniłeś. I mnie to czasami złościło, bo coś nie poszło na uniwersytecie, coś było nie tak, coś się stało, ona mi mówiła ciągle o tych przyjaciołach. I dzisiaj widzę, jaką miała rację. Co jest najcenniejsze, co nas może spotkać w życiu? Jaki jest, nawet tak byśmy powiedzieli, już mówiąc językiem ekonomii, kapitał najcenniejszy, jaki możemy mieć. Nawet zobaczmy w naszej ojczyźnie pojawiający się problem, czy będą ludzie po nas. Co jest najważniejsze? Drugi człowiek, który właśnie jest tym największym bogactwem świata. Tomasz Akwinu powiedział, że człowiek, przez to, że ma nieśmiertelną duszę, jest wspanialszy niż cały świat poza nami. Niż cały świat przyrody. Jeden człowiek. Kochani, ten przykład przyjaźni daje nam Jezus. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus ma swoich przyjaciół. Ma apostołów, ale też Martę i Marię. Przychodzi do tej miejscowości, zatrzymuje się u nich. Pozostaje u nich, przyjmują go w gościnę. Pewnie przenocował, żeby nabrać sił. I ta Marta i Maria, Marta trochę się może za bardzo tym razem przejęła właśnie, jak to wszystko wypadnie, czy będzie co jeść, jak to wszystko wygląda, może i dom, i zajęła się tymi obowiązkami. Maria usiadła przy Jezusie i wysłucha. Mają jako przyjaciela samego Jezusa, samego Boga. I zobaczcie, to jest też pewna zapowiedź tego, co się dzieje w naszym życiu. Bo w chwilach, kiedy nasi przyjaciele czasami nie domagają, albo kiedy odchodzą z tego świata, spotkałem już nie jedną osobę. Ostatnio taką starszą panią, która mi mówi: proszę księdza, ja już nie mam nikogo na tym świecie. Mąż to już dawno umarł. Umarł jej syn. I nawet umarła najbliższa taka sąsiadka, która była jej przyjaciółką. Ta pani mówi: zostałam sama, ale na tym świecie nie jest nigdy sama. Bo kiedy człowiek patrzy na świat oczyma wiary, zaczyna patrzeć na objawienie, na święte teksty, czytać właśnie oczyma wiary, to zaczyna rozumieć, że mamy całe grono dodatkowych przyjaciół. To są właśnie ci wszyscy święci. Więc dzisiaj dobra taka dla nas okazja. Najpierw zrobić sobie taki krótki rachunek z przyjaźni. Czasami zaniedbujemy naszych przyjaciół. Nawet wziąć sobie karteczkę, czasami zalecając, zrób sobie takie ćwiczenie. Napisz sobie, jacy są twoi przyjaciele, albo jacy byli. Może gdzieś ich zaniedbałeś. Trzeba inwestować w przyjaźń, w miłość. Tak jak w małżeństwie, żeby mąż i żona, żeby byli przyjaciółmi, to na to się pracuje lata. To są lata tego, żeby się uczyć, jak to drugie reaguje, jak prowadzić rozmowę, jak razem ze sobą być. W przyjaciół trzeba inwestować. Może najlepiej tak zrobić, żeby każdego dnia chociaż chwilę coś tam wysłać jednemu z naszych przyjaciół. Żeby się jakoś odezwać, żeby zagadać, żeby te więzi pielęgnować. Oczywiście czasami jest łatwo rozstrzygnąć, czy to jest tym dobrym przyjacielem. Pytanie zawsze, czy ten przyjaciel ma na mnie dobry wpływ? Czy ta przyjaciółka ma na mnie dobry wpływ? Czy mnie prowadzi do Jezusa? Czy przed Jezusem, jakbyśmy sobie usiedli? Czy mogę powiedzieć, że właśnie Jezus to naszą miłość właśnie przyjacielską oświetla, że On jest tu obecny, że On się ją cieszy, że On jest jej źródłem. Ale jaka niezwykła tajemnica, że Bóg
nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Że Bóg chce mieć nas za przyjaciół. Jak sobie popatrzymy na naszą nędzę, nasze różne błędy, słabości, problemy, to nam się to wydaje zupełnie niemożliwe, jakieś z kosmosu. Chyba, że ktoś jest zaślepiony. Czasami może tak bywa, ale większość ludzi, jak już tak dojrzała osobowość, człowiek z jakimś doświadczeniem, to sobie zdaje sprawę, jak to jest możliwe, żeby Bóg chciał być moim przyjacielem. No, dla nas byłoby to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe i Bóg wybiera nas na swoich przyjaciół. I dlatego tak ważne jest w naszym życiu wiary, żeby Boga traktować poważnie jako naszego przyjaciela. Czy może oglądaliście nie jeden film, gdzie ksiądz się zwraca do Chrystusa jak do, no właśnie, tak jak powinien, do kogoś realnego, do żywego. Klęczy na klęczniku, patrzy na Chrystusa ukrzyżowanego i mówi mu, że do swojej parafii, co nie wyszło, na co jest zły, co się stało. Czasami nawet narzeka. Otwórzmy Księgę Psalmów i zobaczymy, jak często psalmista, i Bóg się nam każe modlić tymi słowami psalmów, jak często narzeka, wyrzuca, bo rozmawia z nim, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Tak jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel. Wstając właśnie, jak to się czasami mówi, w tak zwanej prawdzie, czyli mówimy to, co naprawdę jest w naszym sercu. I w ten sposób traktować Boga. Jeden z niewątpliwych powodów tego, że młodzież przestaje rozumieć wiarę w Boga i gdzieś tam się plącze i szuka gdzie indziej, w miejscach, gdzie nie może szczęścia prawdziwego znaleźć, ani takiego dobrego fundamentu, to jest to, że widzą wiarę w Boga jak coś mechanicznego. Jakby mieli, nie wiem, wypełnili tyle obowiązków, jeszcze muszą skosić trawnik i jeszcze muszą iść na mszę, klęknąć, zrobić znak krzyża, odsiedzieć swoje, wstać, usiąść i tak dalej, podejść do zakrystii, wyjść. Wiara to jest życie z Bogiem. To jest rozmawianie z tym Bogiem, traktowanie Go jako tak jak jest, jako rzeczywistej osoby. Wielka tajemnica, że zobaczcie, Bóg, który jest jeden, objawia się, prawdziwy Bóg, który jest jeden, objawia się jako trzy osoby. Jako trzy osoby, pomiędzy którymi jest miłość. Miłość przyjaźń się z rodzajem miłości. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być sami. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby właśnie żyć w takiej samotności, samolubstwie, sami dla siebie. Dlatego też Kościół nas co niedzielę nakazuje nam Bóg. Przychodź do Kościoła. Zobacz na tych twoich sąsiadów. Popatrz na nich. Wiele naszych przyjaciół to są te najbliższe osoby. To nie jest przypadek, że z tymi ludźmi chodziliśmy do szkoły, że mamy takie doświadczenia, że żyliśmy w tej samej miejscowości. To są często właśnie spośród tych ludzi nasi przyjaciele. I Bóg nas tu woła. Bądźcie razem. Bądźcie ze sobą. Ale przede wszystkim, żeby mieć na to wszystko siły, to musimy żyć właśnie w przyjaźni z Bogiem. I tak już na koniec, kiedy człowiek to przeprawi, że naprawdę Bóg chce naszej przyjaźni, uczynił nas swoimi dziećmi, kocha nas, chce, żebyśmy z Nim rozmawiali, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Są rzeczy, których być może nikomu innemu nie byłbyś w stanie powiedzieć. Są rzeczy, które powiemy tylko w konfesjonale, te nasze różne złe, czy jakieś grzechy, czy upadki, słabości. Ale też są pewne różne jakieś sekrety, o których nie powiem nikomu innemu, ale mówmy Bogu. Bóg, który zna nas, nasze serca, chce nas słuchać. Kochani przyjaciele, kiedy mamy przyjaciela, przyjaciółkę, to często zostawiają nam jakiś taki znak po sobie. Jakiś coś, co będzie nam o sobie przypominało. Mam takiego przyjaciela też, jak akurat w Anglii, starszy Anglik, ksiądz, 92 lata, Antoni. Kiedy tak 4 lata temu mi się bardzo, czy 3, pogorszyło, to jeszcze było przed tą pandemią, pojechałem do niego i zawsze jak od kilku lat jak się żegnamy, to już tak wydaje się, że to może ostatni raz ściskamy się, całujemy. On mógłbym być jego wnukiem, to może tak, też wnukiem. Mógłbym być jego wnukiem. Dał mi swój kielich.
który miał od młodości. Skup taki kielich do odprawiania mszy świętej. Teraz byłem na parę dni, trochę mi się poprawiło akurat Antoniemu. Dał mi takie naczynie do namaszczania chorych, tego oleju chorych, z którym ksiądz chodzi po chorych. I kiedy właśnie się żegnamy, zawsze jest ta myśl, to może być ostatni raz, że będziemy się widzieć. Przyjedź, mówi do mnie zawsze Antoni, na mój pogrzeb. Jak tylko będziesz mógł przyleć, wiesz, że to zrobię. Ale do czego zmierzam? Pan Bóg tak samo daje nam takie rzeczy, takie pamiątki, żebyśmy o nim pamiętali. I wszystkie dzieci, które były już u pierwszej komunii, to mają taką pamiątkę. Jaka to będzie pamiątka? Coś, co nam przypomina o Panu Bogu i wszyscy to mamy po pierwszej komunii świętej. To ja wam pokażę, żeby wam ułatwić sprawę. Zaraz proszę to wyjąć. O! Co to jest? Medalik albo krzyżyk. Akurat ten, to nie mam od pierwszej komunii, ale mam idealne święcenia. Zawsze noszę przy sobie, tylko raz mi się odczepiło, tam jest taka sprężynka, co się zamyka. Pan Złotnik powiedział, że to od chloru, od basenu, więc już teraz mnie wymienił na inną, ale zawsze mam przy sobie. I zawsze ten krzyż przypomina mi o miłości mojej mamy, która mnie urodziła i mi ten krzyżyk dała na święcenia, ale przede wszystkim o miłości Pana Boga. Bo to z tej miłości Pana Boga, z krzyż, czyli znak Bożej miłości, że za nas oddał swoje życie, płynie wszelka inna miłość i przyjaźń. I dlatego pielęgnujmy to. I dzisiaj, jak jest to, ta uroczystość Matki Boskiej Szkapleżnej dla nas odpust, to przecież właśnie szkapleż jest takim elementem, przez który Pan Bóg tam mówi, pamiętajcie, jesteście moimi przyjaciółmi. Wielu z nas ten szkapleż nosi. Wielu, szczególnie tu będąc parafianami, macie też można powiedzieć większy tytuł, żeby taki szkapleż kiedyś założyć, żeby nosić. I niech on nam przypomina o tej Bożej miłości do nas wszystkich. I dzisiaj Wielki Dzień Odpust to jest ten moment, kiedy możemy uzyskać właśnie od Pana Boga nie tylko odpuszczenie grzechów, jak w konfesjonale, czy wczoraj, czy przed Mszą Świętą, ale też właśnie darowanie tych wszystkich kar, bo z grzechami wiążą się konsekwencje. Tak jak ktoś, nie wiem, uderzyłby samochodem w drzewo, to są tego konsekwencje. I tak samo przy naszych grzechach też są konsekwencje różne, właśnie nazywamy to kary, które są z tym grzechem związane. I dzisiaj właśnie możemy wszyscy uzyskać od Pana Boga, ci, którzy są w łasce uświęcającej, którzy mogą właśnie przystąpić do Komunii Świętej i się pomodlą w intencji Ojca Świętego, właśnie ten tak zwany odpust. Zupełnie. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko, a szczególnie właśnie za Jego przyjaźń. Módlcie się za swoich przyjaciół, pamiętajcie o nich i poświęcajcie im czas. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe w przyjaźni. Ich